Siema, witamy Was serdecznie. Arek Michalski, Krzysztof Zwaryś, Bartłomiej Bąk. Mamy dla Was coś fajnego do zaprezentowania. Pokażemy Wam mianowicie co, jak się bawić ze sztangą, żeby nie odnieść kontuzji, żeby nie zwalczyć się stało. Przedstawimy podstawowe techniki, jak się dźwiga, jak się powinno to robić. Przede wszystkim, żeby było to bezpiecznie i profesjonalnie. I dużo. BMZ. Posiadamy również super moce. Bartka supermoc to umiejętność rwania sztangi nad głowę. Arkadiusza, Arkadiusza supermoc to fantastyczny podrzut. 236 kg na treningu człowiek podrzucił. Już nie są przelewki. A Krzysiek jest specjalizacją od wszystkiego od siły, innego. Od siły. Ja głównie bazuję na sile i technika jest mi obca. Pierwszy odcinek, rwanie techniczne. Składa się z kilku podstawowych etapów. Pierwszy z nich jest przygotowanie się, zrobienie pozycji prawidłowej do zabrania sztangi. Krzysiek właśnie prezentuje, jak to się powinno robić. I pomału zaczynamy drugą fazę, czyli podciąganie sztangi, nakrycie, na co trzeba zwrócić uwagę. Barki wychylone na sztangę, sztanga cały czas przylega do uda. Teraz troszeczkę wyżej wyciągnij Krzysiek i będzie kolejny etap poderwania sztangi. W tym momencie właśnie trzeba podrywać sztangę, tego uczymy. Krzysiek teraz opuści do kolan sztangę i pokażę troszeczkę szybciej, jak to wszystko wygląda. Kontakt, cały czas jest kontakt sztangi z ciałem, blisko siebie, sztanga nie odchodzi do przodu na zawodnika. Teraz poderwanie i przyjęcie sztangi. Jak widzicie, ładnie trafione w punkt sztanga. Teraz kolejnym etapem jest, trzeba wstać, opuścić, jest bój zaliczony. Teraz jeszcze raz pokażemy to wszystko w zwolnionym tempie, w jednym ruchu, tak jak to powinno wyglądać. Bardzo dużo ćwiczeń takich pomocniczych, które my wykorzystujemy w naszym treningu. Wiadomo, na zawodach robimy technicznie podejścia tylko i wyłącznie raz podnosimy sztangę, ale jest bardzo dużo ćwiczeń właśnie tak jak Krzysiek robi. Rwanie od kolan, co bardzo wpływa na poderwanie, na przyjęcie sztangi, na wysoko można robić na siatę. Jest bardzo wiele ćwiczeń takich pomocniczych. Zapraszamy do nas, pokażemy Wam to wszystko na spokojnie, ustawimy Was kątem odpowiedniej techniki do Waszych możliwości, bo technika to jest sprawa indywidualna. Proszę zwrócić uwagę, jak Arkadiusz zabiera sztangę, zabiera z przesuniętą pozycją do tyłu, zabiera sztangę nogą, ponieważ ma bardzo silne nogi. To jest właśnie, są dwie techniki rwania, można zaciągnąć tak grzbiecie. Wam pokażemy, jakie są podstawowe błędy podczas prawidłowego wykonywania ćwiczeń, jakie powinny być plecy. Proszę zwrócić uwagę na plecy zawodnika w momencie zabrania. Musimy mieć przede wszystkim wciągnięty kręgosłup. Teraz jest prawidłowo. Łopatki ściągnięte, klatka do przodu, sztywne przyjęcie. Proste ręce. A teraz pokaż, jak tego się nie powinno robić. Na wyjść zrobiłeś całkiem nieźle. Od samego początku, od momentu zabrania sztangi, pozycja. Barki ściągnięte, sztanga jest blisko siebie, kolana do łokci, odciągamy blisko siebie. Cały czas jest kontakt ze sztangą. Cały czas sztanga ma iść po udzie. Już jest moment poderwania. Blisko siebie. Tak to ma wyglądać. Hop, łokcie nie tak, tylko tu w górę. Przyjęcie, ręce proste,
bez jakichś uginania. Wszystko ma być sztywnie zablokowane. Podsiadamy, również sztywne plecy cały czas prosto i wstajemy. Głównym ćwiczeniem w rwaniu, które rozwija siłę, są to ciągi rwaniowe. Wspomaga to naszą sztywność, mobilność i stabilizację podczas ciągu. Wracamy do poderwania sztangi na biodrze. Proszę zwrócić uwagę, jak to robi. Ciągnie blisko siebie. W momencie, kiedy dociągamy sztangę do pasa, włączamy mocno ręce, jak Bartek pokazywał, żeby te łokcie szły do góry i jak najbardziej do tyłu. Podstawowym błędem jest to, gdy zawodnicy sztangę odbijają od biodra, czyli to wygląda mniej więcej tak. To sztangi wtedy nie idzie. Nie ma żadnych uderzeń w biodro, nie uderzamy tej sztangi, sztangę podrywamy. Podrywanie to jest szybkie wyprostowanie się. Sztanga wtedy leci blisko nas, a nie jak większość ludzi na tym internecie mówi, że trzeba uderzać w biodro. To jest totalna bzdura. Mamy ją podrywać, czyli przyspieszać ruch. Wtedy sztanga idzie ładnie przy naszym ciele i wyłapujemy ją leciutko. Żadnego odbijania na biodrze. Oczywiście na dużych ciężarach to wygląda, jakby zawodnicy odbijali tą sztangę od biodra, tylko to jest złudzenie, tak? Najlepsi mają na sztandze po 200 kg w rywaniu, więc oni to muszą zrobić szybko i to wygląda tak, jakby ta sztanga się odbijała i do przodu leciała, ale tak niestety, tak na szczęście nie jest. Na szczęście to zawsze wygląda wiele ładniej. Ważne, aby dostosować uchwyt do swojego wzrostu, długości ramion, pleców, nóg. Tutaj Krzysiek akurat nie ma zbytnio szerokiego uchwytu do rwania, ponieważ nie jest najwyższym zawodnikiem oraz startuje w kategorii 85 kg, co jest zrozumiałe. Podstawowym błędem w rwaniu już na samym starcie może być odejście sztangi od piszczeli. Jeżeli zaczynamy ściągnąć sztangę do góry, ona musi cały czas przylegać do piszczeli, mijając delikatnie kolana, czyli prostując nogi, automatycznie te kolana się wycofują do tyłu, ale sztangę staramy się cały czas przypierać wtedy od kolan do ciała. Fajnym dodatkowym ćwiczeniem przed rozpoczęciem rwania jest rwanie siłowe. Wygląda ono mniej więcej tak. Łapiemy oczywiście tak do klasycznego rwania. Nie robimy takiej standardowej pozycji jak do rwania technicznego, tylko ustawiamy biodra wyżej. Plecy staramy się jak najbardziej wciągnąć. Zabieramy sztangę z takiej pozycji z dużego zawieszenia. Patrzymy się przed siebie i bardziej pracujemy grzbietem i rękami. I cały czas pilnując, aby ta sztanga tutaj przy tym ćwiczeniu nie musi dotykać, właściwie nawet nie powinno nóg. I staramy się samymi rękami dociągać ją najpierw do biodra, później do klatki i nad głowę. Kolejnym pomocniczym ćwiczeniem do rwania technicznego jest wyciskanie sztangi zza karku. To przede wszystkim ma na celu wzmocnić całą obręcz barkową po to, żeby w momencie, kiedy już przyjmujemy sztangę, ona była sztywna, nie latała, nie było żadnych zbędnych ruchów. Ja Wam pokażę, jak to się prawidłowo robi. Klatka ciągnięta, plecy ładnie wyprostowane i same, ręce prostują się. Hop i góra. Nie ma żadnych ruchów, przyruchów, tylko sztywno, same ręce. Uginamy, prostujemy. To był nasz pierwszy odcinek o rwaniu. Przedstawiliśmy Wam jakieś podstawowe błędy, które się wykonuje w tym ćwiczeniu. Przedstawiliśmy Wam, jak wykonywać prawidłowo ruch podczas rwania. Podczas następnych odcinków zaprezentujemy dodatkowe ćwiczenia, takie jak wybicia rwaniowe, wyciskanie w siadzie rwaniowym. Omówimy je też szczegółowo. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. W dzisiejszym odcinku zaczęliście tylko trochę tego, co my mamy Wam do przekazania, wszystkiego udawania. Żeby się nauczyć, to musimy Was widzieć, ponastawiać, poustawiać. My to robimy profesjonalnie, zawodowo, przez kilkanaście lat, będąc zawodnikami kadry narodowej, więc zapraszam wszystkich do nas. Łącznie mamy 60 lat praktyki, a więc o czymś to świadczy. Kilkanaście medali na zawodach międzynarodowych. Brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich z Londynu.
Złoty medalista Mistrzostw Europy 2023. Dwukrotny medalista Mistrzostw Europy seniorów.